Postanowiłam dzisiaj wykonać obraz na podstawie jednego z moich szkiców. Chcę namalować kwiaty. Podoba mi się taka spontaniczność tego szkicu. Obraz będę też malowała posiłkując się zdjęciem. Chciałam Wam pokazać, w jaki sposób podchodzę do kwiatów, zwłaszcza żółtych kwiatów. Są powody, dla których żółte kwiaty są trudniejsze do malowania niż inne kwiaty. Po pierwsze, żółty jest jasnym kolorem, w związku z czym zakres walorów, jaki mamy do dyspozycji, jest niewielki. Po drugie, żółty, jeżeli chcemy go rozjaśnić i dajemy taki żółty rozbielony, to nagle ten żółty traci i na cieple, i na intensywności. Więc tak naprawdę lepiej nie rozbielać tych żółtych kwiatów za bardzo, zwłaszcza jeżeli to są intensywnie żółte kwiaty, a nie takie blado-żółte. O wiele trudniej uzyskać to ciepło i taką energię płynącą z żółtych kwiatów. Pokażę Wam, jakie znalazłam rozwiązania, żeby sobie z tymi żółtymi kwiatami lepiej radzić. Tutaj moje stanowisko z pastelami. Na sztaludze już mam zamontowany papier. Będę używała białego pastel mat. Mam zamiar wykonać mokrą podmalówkę. Już naszkicowałam pierwsze zarysy kwiatów. Nie będę więcej szkicować. To jest wszystko, co mi wystarczy. Teraz muszę nałożyć takie kolory, jakie chcę, żeby były pod kolorami docelowymi. Mam zamiar zrobić dosyć intensywną podmalówkę różową. Już widzicie, rysunek wstępny jest właśnie też różowy. Różowy jest takim kolorem, który bardzo dodaje energii żółciom. Niewiele potem będzie go widać, ale to, że jest pod spodem, to zrobi bardzo, bardzo dużą różnicę. Teraz muszę najpierw nałożyć pastel na ten biały papier. Tak to wygląda w tym momencie. To, co ostatecznie ma być żółte, zrobiłam na różowo. Te ciemne elementy kwiatów wewnątrz zrobiłam bardzo ciemnym, takim fioletem bordowym. Natomiast tło potraktowałam na żółto, dlatego że ostatecznie na koniec chcę, żeby tam był taki blady, neutralny fiolet. I fajnie myślę, że będzie, jeżeli żółty będzie spod tego, fioletu wychodził. Teraz czas na rozmycie tego. Ja używam tutaj takiego troszeczkę zmieszanego z wodą denaturatu. Najpierw zacznę od tych jasnych miejsc, żółtych, bo nie chcę, żeby za bardzo mi się żółty mieszał różem. Wtedy wyjdzie mi bardziej czerwony. Zaleta jakiegokolwiek alkoholowego roztworu nad wodą jest taka, że po prostu szybciej wysycha. A, i troszeczkę też inaczej to wygląda. Koniecznie używajcie do tego taniego pędzla, dlatego że ten papier ma drobinki i one działają jak papier ścierny na pędzle i pędzle się bardzo niszczą. No, nie chodzi tutaj dokładnie, żeby z rysunkiem podążać, ale mniej więcej, żeby było to, co ma być. Jak widzicie, w ogóle się specjalnie nie zastanawiam, czy się trzymam dokładnie tego, jak wyglądają moje kwiaty, czy nie. Chciałam tylko, żeby mniej więcej ich kształt został zachowany. Używanie mokrej podmalówki daje nam możliwość właśnie na dodanie takich efektów, które można później wykorzystać, jeżeli nie będziemy ich zamalowywać wszystkich. Jakby takie troszeczkę rozwinięcie tego, co pastele mogą, bo używamy ich na mokro. Biały papier jest idealny do tego typu rzeczy, dlatego że jest biały właśnie i jak nie robię podmalówki, to nigdy nie używam białego papieru. Używam go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy decyduję się na podmalówkę. To jest właśnie przewaga pastel matu nad Lacarte, którego też używam, Sennelier, dlatego że tamten papier nie znosi wody, więc tam absolutnie nie można by było tego zrobić. Natomiast pastel mat, jak widzicie, bez problemu dużo, dużo więcej dałby radę. Ja tutaj akurat nie zależy mi na jakichś dziwnych efektach, więc tylko daję tyle, żeby to wszystko zakryło. Staram się zakryć wszystkie białe miejsca, bo nie lubię, jak biel prześwituje potem spod pasteli. O. Wyszedł z tego taki niezły hardcore. Tam w tle widać zdjęcie, którego używam. Jeszcze mam trochę tego ciemnego na pędzlu, więc mogę tu jeszcze troszeczkę sobie coś domalować. Mokra podmalówka ma tą przewagę nad suchą, że potem ten
kolor spod spodu nie miesza się tak bardzo, jak malujemy już pastelami na sucho, a przy suchej podmalówce to czasami ma miejsce. No, zobaczymy. Tutaj mogłam trochę za ciemno zrobić na dole, ale to jest tylko początek, więc potem będę w stanie naprawić wszystkie różne swoje błędy. Jak wyschnie, to będę mogła zacząć malować pastelami. Praca już wyszła, teraz będę mogła zacząć nakładać kolory. Jeżeli użyjemy mokrego czegoś na pastele, na tą pierwszą warstwę, to te pastele bardziej wiążą się z kartką i nie ma takiego przeniesienia pyłu pastelowego. Jak zacznę teraz malować, to ten kolor, który tu wcześniej położyłam, który jest zupełnie innym kolorem niż będę kładła za chwilę, ten kolor nie będzie mi się mieszał i nie będzie brudził tego mojego na wierzch nakładanego koloru pasteli. Jak widzicie, nie ma żadnych, nie zostawiłam żadnych miejsc z białymi obszarami, dlatego że biały kolor kartki w bardzo paskudny sposób prześwieca spod pastelu, jeżeli zostawimy kawalątki takiej kartki niezamalowanej. Będę starała się malować dużymi plamami te kwiaty, żeby nie dziubdziać się w takie pojedyncze listki, bo to potem zawsze dosyć sztucznie wygląda. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Teraz zacznę wypełniać te części tła. Będę się wcinać pomiędzy płatki, tak żeby uzyskać kształt tych kwiatów. Także to będzie ta zabawna część. Tutaj już tego żółtego mam na tyle dużo, że to już powinno na ten moment wystarczyć. Więc zabawna część teraz. Teraz już kwiaty mam mniej więcej określone. Będę się zajmować tymi ciemniejszymi partiami. Lekko, nie chcę tego za dokładnie wypracowywać. Nie chcę, żeby to przyciągało za bardzo uwagę. Więc tą część liści i też muszę zacząć wypracowywać te środki kwiatów tych na dole. Tło na razie zostawiam. Dopiero jak tą resztę część będę miała rozpracowaną, to wtedy będę jeszcze się zastanawiać nad tym tłem, czy coś z nim więcej robić, czy zostawić je takie dosyć szare, neutralne.
Doszłam do etapu, kiedy potrzebuję chwileczkę się zastanowić, co dalej robić. Kilka rzeczy wiem już od razu, które będę musiała jeszcze popoprawiać. Na pewno te dwa kwiaty są do siebie zbyt podobne wielkością, więc podejrzewam, że ten z mniejszej może troszeczkę go niżej tutaj zjadę, żeby nie było tak samo na górze. Tu podoba mi się, jak zrobiłam wnętrze to ciemne tego kwiata, uprościłam. I tak samo tutaj. Ten jest do przerobienia. Za bardzo tu zaczęłam tam w detale iść i się zrobiło taka jatka. I podobny efekt jest tu, że jest za dużo jakiegoś dziubania drobnego. Także na pewno będę musiała właśnie tutaj troszeczkę już pędzlem usunęłam pastelu, żeby nie było takiej grubej warstwy. I jak wrócę do malowania, to dodam jakieś grubsze pociągnięcia pastelem. Tak jak tutaj na przykład jest to pociągnięcie, to tak fajnie wygląda, bo tak to scala ten kwiat. A jak jest za dużo takich drobnych pociągnięć w niektórych miejscach, to tak się wszystko zaczyna rozpadać, cała konstrukcja. No tutaj ten jest na pewno jeszcze do zastanowienia. On jest troszeczkę dalej, więc nie chcę go za bardzo wypracowywać. I też muszę jeszcze się na koniec zastanowić nad całością, czy liście robić jeszcze troszeczkę ciemniej, czy już nie. Tła jeszcze nie ruszałam od ostatniego czasu, więc tło będę na koniec jeszcze poprawiać. Ale mówię, w tej chwili muszę chwileczkę odpocząć, wezmę sobie ten obraz do innego pokoju, usiądę w fotelu, wypiję herbatę, pogapię się na niego i za jakiś czas zdecyduję, co dalej. Zdecydowałam, że wszystko jest za bardzo na jednym planie. Chcę, żeby ta część wychodziła bardziej do przodu, a te kwiaty, SMS, a te kwiaty, żeby się bardziej oddaliły, więc tutaj muszę dać trochę mocniejszych kolorów do tych dwóch, zwłaszcza te są bardziej w cieniu. A te troszeczkę rozjaśnić, też muszę bardziej zróżnicować te żółcie, dodać takie troszeczkę słabsze żółcie tutaj. I zastanawiam się jeszcze nad zmianą tła na troszeczkę jaśniejsze. Wtedy bardziej tutaj pomiędzy kwiatami i liśćmi, jakbym weszła takim jaśniejszym, szaro-niebieskim, szaro-fioletowym, to bardziej bym rozbiła tą masę, która mi się tutaj utworzyła i bardziej by to było takie prześwitujące i trochę lekkości dodało dołowi. Także górę na pewno muszę zrobić mniej wyraźną i zredukuję ten jeden kwiatek troszeczkę, żeby się tak nie wyrywał. Trochę wielkość i troszeczkę go wtopię w tło. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
go. Tak go zostawię już na razie. Zostawię go na jakieś 2-3 dni. Niech sobie w spokoju gdzieś tam powisi, albo w pokoju, albo tu w pracowni go powieszę. Jeżeli po tym czasie jeszcze znajdę jakieś elementy, które chciałabym poprawić, to wtedy najwyżej jeszcze coś zrobię. Ale generalnie jestem dosyć zadowolona z niego. Dosyć to u mnie dużo. No. Rozjaśniłam to tło i od razu nabrał takiej lekkości. Troszeczkę też dodałam innych kolorów do tych żółci tutaj u góry. A tu dodałam takich mocniejszych żółci. Żółty to jest jednak dosyć trudny kolor i trudno znaleźć różne wariacje jego. W dodatku mój zapas żółci dramatycznie się skurczył ostatnio, więc musiałam się tutaj troszeczkę posiłkować innymi kolorami. Ale tak, myślę, że wyszło ok. O, a to są pastele, które użyłam do tego jednego obrazu. Widzicie, żółte tutaj już zużyłam zupełnie i są takie szczątki tylko z nich zostały. Ale naprawdę dużo się ten żółty tutaj napracował dzisiaj. Nasz umysł ma taką ciekawą właściwość, że lubi myśleć symbolami. Jeżeli na przykład myślimy dom, to najczęściej od razu przychodzi nam do głowy taki obrazek. A jeżeli myślimy kwiat, to robimy coś takiego. I z tego powodu mamy problem, kiedy zaczynamy malować kwiaty, zwłaszcza właśnie jakieś takie stokrotki, tutaj rudbeckie, wszystkie kwiaty, które mają kółeczko w środku i różnego rodzaju płatki dookoła. Chcemy zawsze dodawać te płatki. Chcemy je tak rysować płatek po płatku. Jeżeli zależy nam na takim bardziej spontanicznym rysunku, to nagle się okazuje, czy malunku, że to tak sztucznie wygląda, że wygląda właśnie jak taki symboliczny obraz kwiatka, a nie prawdziwy kwiatek. Dlatego zwłaszcza jak patrzymy na takie kwiaty, najlepiej jest patrzeć na kształty, które widzimy. Jeżeli patrzę na kształty, a nie staram się nie myśleć o tym, że maluję kwiat, to ten kwiat wyjdzie mi bardziej naturalne, zwłaszcza przy takim swobodnym malowaniu. Oczywiście, jeżeli komuś zależy na hiperrealizmie, to będzie miał zupełnie inne podejście. Oczywiście ja to bardzo uprościłam, jeden z tych kwiatów. Ale jeżeli zaczniemy od takiego kształtu i potem będziemy go jakoś modyfikować odrobinę i cały czas będziemy patrzeć na ten większy kształt, to wyjdzie nam bardziej naturalny kwiat niż normalnie, gdybyśmy rysowali w ten sposób. Także starajcie się patrzeć na kształty. Oczywiście to śmiesznie wygląda, ale to jest taki punkt wyjścia. Jeżeli potem już dodam jakieś ciemniejsze elementy, wtedy już z tego momentu jak zacznę, to mogę sobie różnicować te kształty i wtedy ten kwiat wyjdzie taki bardziej indywidualny. Życzę Wam również miłego malowania i do zobaczenia za tydzień.